Cześć, witam Was na kanale Marco Polska Piłka. Dzisiaj Wiślacki Kącik. A więc omówimy sobie, podsumujmy sobie ten rok w wykonaniu krakowskiej Wisły. Według mnie, przynajmniej w mojej ocenie, Wisła była drużyną dość chimeryczną, która potrafiła zwyciężać mecze wysoko, aby za chwilę zremisować z drużynami, które naprawdę nie były w czołówce, nawet nie były w środku tabeli. Takich przypadków mieliśmy kilka. Remis ze Stalą Rzeszów, remis z Chrobrym Głogów. A więc kilka takich meczy, można by było tu jeszcze więcej wymienić, kiedy to Wisła po prostu zawodziła swoich fanów i niestety nie grała najlepiej. Ogólnie uważam, że ten sezon, ta runda w sumie jesienna, która już jest za nami, i częściowo runda wiosenna, bo jak wiemy też dwie kolejki tej rundy wiosennej oczywiście już też za nami, no to i tak na końcu wyszliśmy na tym Wisłu nie najgorzej, ponieważ jest to piąte miejsce, jest raptem 3 punkty straty do wicelidera. No może się to jeszcze oczywiście zmienić, bo tamtychy jeszcze mają mecz zaległy, ale nawet w najgorszym wypadku byłoby to 4, więc myślę, że i tak najgorzej nie jest. Jest troszeczkę lepiej jak w tamtym roku, ponieważ w tamtym roku, znaczy troszeczkę, jest dużo lepiej, bo w tamtym roku było miejsce 10 po tej rundzie i miejsce było 9, a 10 punktów było straty. Jednak też duże zawirowania widać w klubie. Tak jak myślałem, że Radosław Boleski nie dokończy tej rundy, tak też się stało. To znaczy, nie uważam, że Radosław Soborecki jest jakimś bardzo słabym trenerem, tylko po prostu miałem w pamięci to, jak prowadził samodzielnie Wisłę Płock, z którą też zaczął świetnie, tak jak tutaj też z Wisłą, bo to trzeba mu oddać. I pan Radek no, starał się, naprawdę się starał, ma we krwi Wisełkę, jest legendą klubu i za to wielki, wielki szacunek. I starał się naprawdę, ale no niestety jego Wisła pod jego wodzą przede wszystkim była bardzo łatwa do rozszyfrowania dla przeciwników. Przeciwnicy nie musieli się bardzo zbyt wiele wysilać, aby rozszyfrować grę Wisły, która grała w sumie, można powiedzieć, bardzo przewidywalnie, czyli były te zagrania na skrzydła, dośrodkowania, no i tam gdzieś napastnik kończył. Ale no, tak jak wiemy, pan Radosław Sobolewski podał się do dymisji, jego rolę przejął Mariusz Job. Powiem szczerze, że byłem tak troszkę sceptycznie nastawiony, ale rozumiałem ten ruch tutaj prezesa Królewskiego, ponieważ faktycznie na 3 mecze brać nowego trenera, który musiałby poznać drużynę od środka, nie było sensu. Przyszedł Mariusz Job i powiem Wam, że bardzo, bardzo pozytywnie mnie zaskoczył, zwłaszcza w tej końcówce, kiedy Wisła potrafiła zdobyć aż 10 bramek, tracąc przy tym jedną, a więc tracąc dwie, a więc całkiem dobrze, nawet bardzo dobrze bym powiedział. Wygrana w pucharze ze Stalą Rzeszów, oczywiście można to traktować dwojako, ponieważ Stal wystawiła dużo chłopaków młodych, chłopaków, którzy nawet nie grali, którzy dostali szansę w tym Pucharze Polski, no ale Wisła awansowała do ćwierćfinału. Dawno Wisły tam nie mieliśmy, więc fajnie, że jesteśmy w tym ćwierćfinale Pucharu Polskim. Co będzie dalej, zobaczymy. Potem ograł Górnika Łęczna. Niektórzy mówili, co to jest, że Górnik jest słaby. Tak, Górnik być może był w kryzysie, ale pamiętajmy, że też na początku tej rundy w Łęcznej padł remis 2-2, kiedy Wisła prowadziła 2-0, nie potrafiła dowieść tego wyniku i gdzie Górnik przez dłuższy czas był też drużyną, która jednak była liderem tabeli, a więc to nie było takie
jednoznacznie takie łatwe przed meczem. Na pewno bym nie powiedział, że Wisła wygra w taki sposób, tak łatwo. I tu naprawdę wielki szacun dla trenera Mariusza Jopa, który ustawił tą drużynę, który jakby tchnął w zespół takie nowe życie i ta drużyna uwierzyła, bo wydaje mi się, że tutaj no, pan Mariusz nie miał zbyt długo czasu, więc myślę, że tu bardziej praca nad mentalem wpłynęła na to i świetnie, że Wisełka tak właśnie zagrała ten mecz z Łęczną, wygrywając go 4-0. Teraz wygrała z Polonią. Wprawdzie mecz był w pierwszej połowie był dobry, Wisła miała przewagę, druga połowa słabsza, słabszy występ też Goku, słabszy występ Alvaro, no ale w końcówce jednak Wisła potrafiła wyszarpać to zwycięstwo 2-1. Są to bardzo ważne 3 punkty, które mogą się okazać znamienne w przyszłości. Ale gdyby mi ktoś zadał dzisiaj pytanie, czy Wisła jest już gotowym tworem na ekstraklasę, to powiem wam, że naprawdę bym się nad tym zastanowił. Wydaje mi się, że powinny nastąpić zmiany w klubie, znaczy chodzi mi o zawodników, tak, że no niektórzy naprawdę nie dojeżdżają i to widać. I nie mamy też takich zawodników, którzy by tak bardzo aż przerastali tą pierwszą ligę. Może technicznie na przykład Hiszpanie są dobrze, ale jeśli ich się przeciśnie i są problemy, oni też mają swoje wady. I zobaczymy, jak będzie to się dalej toczyło, ale jestem optymistą. Myślę, że Wisła ma szansę na awans, nawet na awans bezpośredni. Tyle, że musimy łapać serię. My w tym roku, w tym roku to może nie, ale w tej rundzie nie mieliśmy serii takich zwycięstw 4-5, tak jak było to za Radka Sobolewskiego latem tego roku. Tutaj tego zabrakło, na wiosnę była taka seria, tutaj właśnie tej serii takiej brakowało. Była seria, kiedy Wisła nie przegrała 7 lub 8 spotkań, możecie mnie poprawić, bo być może się mylę, ale tam trafiały się też właśnie remisy, czyli też te punkty gdzieś były po drodze tracone. Bardzo bym chciał, żeby Wisła i pewnie większość z nas, kibiców Wisły, chciałaby, aby ta Wisełka jednak zagrała bardziej stabilnie, ten skład by był bardziej poukładany. Zobaczymy, jak będzie. Oczywiście teraz duże wyzwanie przed Wisłą, bo przed prezesem Królewskim, jaką podjąć decyzję w sprawie wyboru trenera na przykład, bo to nie jest łatwa decyzja, czy zostawić trenera Jopa i dać mu szansę. Tyle, że jak wiemy, trener Job nie pracował jeszcze na tym poziomie, co nie oznacza, że jest złym trenerem, tak? Bo z rezerwami Wisły sobie radził. Tu w tych 3 meczach też pokazał, że jakiś pomysł na zespół ma, ale czy poradziłby sobie w sytuacjach, kiedy byłby kryzys, tego nie wiemy, tak? Nie wiemy tego też, co by było gdyby, bo była wypowiedź prezesa. Prezes mówił, że gdyby trener Sobolewski nie podał się do dymisji, to pewnie by to ten rok skończył. No i też nie wiemy, jak to by wyglądało wtedy w wykonaniu Wisły te ostatnie 3 spotkania. Możemy się cieszyć z tego, że zdobyliśmy w tych 3 meczach 6 punktów, znaczy w 2 meczach ligowych 6, tak, plus ten pucharowy awans. I to jest bardzo dobre, ale nie wiemy, jak Mariusz Job na dłuższą metę sobie poradzi. Różnie może być. Ja nie jestem zwolennikiem takich zmian szybkich w drużynie, ale tą tutaj trzeba naprawdę dopasować trenera. Nie, według mnie nie, dobrze by było, gdyby zarząd nie szukał trenera zagraniczą, jakiegoś Hiszpana znowu. Według mnie to by był błąd. Oczywiście mamy dyrektora sportowego Kiko Ramireza, który jest Hiszpanem i może tam kogoś wynajdzie, jakiegoś trenera, ale ja uważam, że to by był błąd dopiero. Ponieważ, dlaczego? Dlatego, że
Trener z zewnątrz, czyli całkowicie spoza pierwszej ligi, spoza ekstraklasy, w ogóle nie znający polskich realiów, przyjeżdża tutaj, musiałby się uczyć przede wszystkim drużyny. Po drugie, musiałby się tej ligi nauczyć, a ta liga jest wymagająca. Możemy sobie mówić i wmawiać, co chcemy, ale w tej lidze gra się bardzo ciężko. To jest liga fizyczna, oparta na fizyczności. Tu nie jest łatwo grać i to widzimy po tym, jak gra Wisła. Wisła stara się grać technicznie. Ma zawodników, którzy technicznie pewnie nie jednego z przeciwników przewyższają, ale jednak tą fizycznością przeciwnicy potrafią zneutralizować te atuty Wisły. Więc tu jest liga fizyczna i taki przychodzący z zewnątrz trener przyjdzie i on, zanim on się zdąży nauczyć tego i złapać wspólny język z zawodnikami, to może potrwać. Tu pan Jarek też nie ma czasu, mi się wydaje, zbyt długiego na to, aby szukać tego trenera. Ten trener musi być już przed okresem przygotowawczym. Teraz zawodnicy oczywiście są na urlopach i myślę, że w tym czasie powinien pan Jarek znaleźć kogoś. Albo zostawić trenera Jopa, dać mu szansę, bo takie przypadki już mamy, na przykład trener Siemieniec w Jagiellonii, tak przejął, świetnie sobie radzi, Jaga gra fantastyczną piłkę w Ekstraklasie, świetnie się ich ogląda, są bardzo dużo bramek, fakt, że jeszcze dużo tracą, ale mimo wszystko no, są wiceliderem na dzień dzisiejszy z największą ilością zdobyczy bramkowych, a więc jest opcja, że trener Job by sobie tutaj też świetnie poradził. No i tak musimy, mówię, brać różne aspekty tutaj pod uwagę. Też czytałem na różnych forach, wpisach o trenerze Nawałce. Nie, uważam, że trener Nawałka, według mnie przynajmniej, nie byłby dobrym wyborem, moi drodzy. Nie byłby dobrym wyborem. Dlaczego? Dlatego, że uważam, iż trener Nawałka to nie jest trener na ligę, na pierwszą ligę, to nie jest trener w ogóle na klubowy. On owszem, on sobie świetnie radził w reprezentacji, z tym, że też musimy wziąć pod uwagę pewne aspekty. W reprezentacji trafił na akurat takich zawodników, którzy wtedy też byli w sztosie, byli w formie. Było mu łatwiej. Oczywiście on zrobił świetną selekcję, tak, bo on ich wybrał, ale to jest zupełnie inna praca. Potem poszedł do Lecha, no i niestety w tym Lechu bardzo szybko się pozbyto trenera Nawałki, a też wiązano z nim przecież duże nadzieje, a Wiśle nie ma czasu już na popełnianie zbyt wielu błędów. My musimy szukać. Był brany pod uwagę trener Broś, ale co do trenera Brozia, ponoć już jest niedostępny, a byłoby to szkoda, bo myślę, że ten człowiek mógłby objąć Wisłę. Myślę też, że może być trener Moskal, który zna świetnie realia pierwszoligowe, wprowadził ŁKS, który myślę, no wcale w tym momencie nawet dzisiejszym nie ma, znaczy ja wiem, on ograł Wisłę i awansował i chwała im za to, ale wydaje mi się, że tutaj trener Moskal miałby większe szanse, lepiej by mu się tutaj prowadziło. Poza tym też wiadomo, ma też to wisleckie DNA, czyli ta piłka techniczna. Myślę, że to nie byłby głupi wybór. No zobaczymy, ja po prostu nie wiem. Dzisiaj naprawdę, gdybym był Jarosławem Królewskim, naprawdę stałbym przed bardzo, bardzo ciężkim wyborem, bo to wiadomo, że to zaoprocentuje w późniejszym terminie i to, taki wybór naprawdę jest w tym momencie bardzo, bardzo ważny. Tyle ode mnie. Myślę, że możemy się cieszyć, siadać do Wigilii, do świąt w fajnych humorach, że mamy tylko te trzy punkciki straty. No mogło być oczywiście lepiej, ale miejmy nadzieję, że Wisła wejdzie na super tory i wiosna będzie już nasza. Do zobaczenia.